Tu, proszę Państwa, stoją łodzie na wynajm. Jedna większa. Można przyjechać, wynająć. Witam szanownych Państwa. Przyjechaliśmy dzisiaj nad rzekę. Tutaj macie Państwo parking dla karawan. Tu oczywiście jakieś palmy. Restauracja. Z drugiej strony macie Państwo też parking dla samochodów osobowych. Proszę spojrzeć. Tu droga dojazdowa. Fajny sobie taki parking. Tam w tyle już jest rzeka. Tu jakieś. Tu też restauracja, proszę spojrzeć. Tu już sklepy pamiątkarskie. Z jednej, z drugiej strony. Proszę, jaki rowerek wyjazdowy jakiś. Nie wiem, na wypożyczenie albo coś takiego. I pierdołki od A do Z. Wszystko w temacie pamiątek. Z jednej, z drugiej strony. Można kupić sobie pamiątki to się nazywa Isla de Buddha, czyli że Wyspa Buddy, port w Deltebre, tam w sezonie piękny widok z tarasu restauracji wśród palm na Ebro, wycieczki statkami, mniejsze, większe statki. I to, nie wiem, parę set metrów w tamtą stronę i dopłynęlibyśmy już do Morza Śródziemnego. Pamiątkarskie, lody, restauracje. Dzisiaj, proszę Państwa, jest sobota, 23 luty. Później pokażemy dalej. O, właśnie przypłynął stateczek. Proszę zobaczyć, ile ludzi było na wycieczce. Po delcie Ebro. A stateczków jest kilka. Stoją raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. Pięć albo nawet sześć. 9 euro kosztuje przejazd, 45 minut, około godziny. Wizyta w Park Narodowy, wypływają na morze. Tu, proszę Państwa, stoją łodzie na wynajm, jedna większa. Można przyjechać, wynająć, druga nieco mniejsza. I oczywiście jesteśmy w delcie Ebro. Tu, proszę Państwa, są ceny
Mamy cenę do 6 osób na łodzi. 80 euro za 4 godziny. 100 euro za 6 godzin. I 120 za cały dzień, 8 godzin łowienia. Do 6 osób. Motor do 15 koni bez pozwolenia. Później już macie też z pozwoleniem oczywiście na większe moce silnika. Witam Państwa. Nie wiem, co mnie tutaj wciągnęło na tą górę. Zasapałem się trochę, bo to chyba normalne. Widzą Państwo właśnie, stateczek płynie z tamtego miejsca, o którym opowiadałem. Jesteśmy na punkcie widokowym. Zaraz Państwu wszystko pokażę tutaj, gdzie już właśnie rzeka Ebro wlewa się do Morza Śródziemnego. Możecie Państwo zobaczyć, jeszcze, jest. Tu jeszcze jest rzeka Ebro. Ale niestety jeszcze tylko kawałeczek. I to właśnie jest połączenie rzeki już z Morzem Śródziemnym. Tak to wygląda tutaj z góry. Pokażę Państwu wszystko, jak widać. 360 stopni zrobimy widokówki. Wygląda to naprawdę fajnie. Super, no i dzień, który dzisiaj mamy, to nie wiem, ktoś tam chyba sprezentował. W ogóle cały koniec tygodnia jest przepiękny. To nie jest normalne, nawet w Hiszpanii. Nie jest normalne, jaką mamy pogodę. Mamy około 12-13 stopni powyżej tego, co powinno być. No ale ja przyznam, niech tak będzie, niech tak zostanie. Piękne widoki, naprawdę, proszę Państwa. Przepiękny widok. Fajnie, fajnie. Wycieczka, która najprawdopodobniej wypływa właśnie z porciku. Płyną sobie to wszystko obejrzeć. Wypływają na Morze Śródziemne kawałeczek. I później powrót. Dobra, zaraz dalej. Przyjechaliśmy, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj do miejscowości Del Tebre się nazywa. I tak wygląda tutaj Ebro. Tej właśnie mieścinie. Proszę zobaczyć, ile miejsca do łowienia z brzegu. Trzcinki swoje. Tak to wygląda tutaj. Tu mamy jakiś jeszcze statek, którym można sobie pływać w rejs po Ebro z Del Tebre. Nie tam, gdzie byliśmy, tylko jeszcze w innym miejscu. No i tu możecie Państwo jeszcze zwrócić uwagę, jak pięknie to wygląda. Naprawdę jest super. Jeszcze jakieś coś też do pływania. Z drugiej strony też jest miejsce do wodowania łodzi. Widzą Państwo, tam samochodów stoi troszkę. Piękny most wybudowany przez rzekę Ebro.
Tam ludzie naprawiają jakąś łódeczkę. Tu stają sobie jakieś dwie wędeczki zarzucone. O. Pięknie, pięknie to wygląda. Super miejsce. I to wszystko, proszę Państwa, mamy właśnie tutaj w pobliżu, gdzie wynajmujemy pokoje dla Państwa. Tutaj zaraz obok rzeki parking dla kamperów. Widzą Państwo, ile tego stoi, chociaż jesteśmy koniec lutego. Ludzie normalnie się opalają. Oczywiście jakiś taki fajny parczek, żeby sobie można było usiąść, coś zjeść. Fajnie, bardzo przyjemne miejsce, proszę Państwa.